Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu na wstępie powiem, że organizuję zbiórkę na pomoc humanitarną Ukrainie. Zapraszam serdecznie do wsparcia, z tego powodu również zorganizuję live o godzinie 20 w piątek, 4 marca. Będziemy, będziemy ze sobą grali, będziemy rozmawiali i na live mam nadzieję spiszemy się na medal, ale już teraz można symboliczną kwotę lub udostępnić tę zbiórkę. Znajdziecie ją w opisie filmu i w komentarzu. A tymczasem zapraszam Was serdecznie do bardzo ważnej partii, jedną z wielu zresztą Ulfa Andersona. Jest to zawodnik, arcymistrz ze Szwecji, który fantastycznie gra bez hetmanów, tak naprawdę można powiedzieć, że ktoś kiedyś mi powiedział, że jeżeli Ulf Andersson miałby grać w szachy od razu bez hetmanów to zostałby mistrzem świata, bardzo ciekawe i odważne stwierdzenie ale to nie było bez pokrycia zobaczycie zaraz co tutaj się wydarzy w tej partii jak uczyć się grać w szachy, jak zrozumieć grę w szachy bo oczywiście wszyscy lubimy taktykę, lubimy ostre szachy to jest widowiskowe i super, ale jeżeli chcemy się troszeczkę poduczyć jak zrozumieć pewne plany, jak reagować jak wykorzystywać minimalne przewagi. No to ta partia jest na pewno dla Ciebie. Mam nadzieję, że Cię nie zanudzi. Myślę, że nie. Ja uwielbiam takie, takie szachy. Lubię różne style gry, ale takie, na takich się wychowywałem, więc ta siła gry na pewno jest całkiem niezła. Moi drodzy, przejdźmy od razu już do rzeczy, wstęp długi, ale uważam, że potrzebny. Ulf Anderson za przeciwnika ma tutaj pierwszego w historii paragwaju arcymistrza Zenona Franco Camposa i skoczek F3. Tym się partia rozpoczęła. Skoczek F6, C4, G6, skoczek C3, tutaj D5 od razu do centrum. Bicie, bicie, posunięcie E4, no i skoczek zbił na C3. Zgadnijcie, którym pionkiem odbił tutaj tego skoczka Anderson. Oczywiście, że nie pionkiem z B, no bo jeżeli chce wymieniać Hetmany, no to odbija pionkiem z D. Od razu powiem, że bicie pionkiem z B jest. Y Trochę lepsze, bo sobie od razu tutaj z centrum fajnie ustawiamy. Ale założeniem białych jest od razu wymiana Hetmanów i powiem wam, że to jest równa pozycja. To jest równa pozycja, może z malutkim nachyleniem na białe, z uwagi na to, że goniec tutaj, jak sobie zagra, to strzela w pionka C3B2, ale y, zobaczymy jak to się wszystko potoczyło. Ale goniec nie zagrywa na G7. F6 ze strony czarnych i niech nas to nie zmyli, jest to dobre posunięcie, dlatego że tutaj czarne planują grać E5, a ten goniec będzie miał zupełnie inną rolę po przekątnej F8A3. Goniec zagrywa na E3. Pierwsze bardzo ważne posunięcie, bo już od tego momentu trzeba starać się grać bardzo dokładnie i ze zrozumieniem. Otóż goniec no, stoi na dobrej diagonali, zresztą goniec na E3 zwykle stoi dobrze e, i posunięcie E5. E, Pragnę tylko powiedzieć, że jeżeli goniec by zagrał na pole G4, wiążąc skoczka, nic się takiego nie dzieje. Gramy sobie po prostu goniec E2 i na przykład jak goniec tego skoczka wybija, to po prostu para gońców zostaje po stronie białych. Trochę koncepcja gry się zmienia. Dlaczego to mówię? Bo po ruchu E5 skoczek zagrywa na D2. To jest bardzo ładny ruch i już z fajnym zrozumieniem. Zwróćmy uwagę, co się dzieje dalej. Goniec na E6, czyli też dobre wyprowadzenie figury i teraz już bym powiedział, że białe fantastycznie rozumieją całą pozycję, strukturę pionów i o co tutaj będzie chodziło dalej. Mianowicie goniec C4, piękny ruch, piękna wymiana, bo zauważcie, goniec E6 jest figurą bardzo aktywną, dlatego staramy się tę figurę wymienić tym momencie. Od razu powiem, że to nie jest taki początkujący poziom do końca, to co ja mówię, więc mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe i wyciągniecie dla, te, dla siebie tutaj jak najwięcej. Goniec zbija na C4 i skoczek zbija na C4. Skoczek na C4 czuje się niezwykle dobrze. Nie boimy się w ogóle jakichś takich zagrań typu B5, bo im wyżej wyjdą pionki, tym, tym mogą być potem narażone na atak albo fajną blokadę, więc tutaj absolutnie takiego ruchu się nie boimy. My zrobiliśmy swoje Wymieniliśmy białopolowe gońce. To też jest ważne w strukturze pionków. Zauważmy, goniec na biało, biały goniec jest na czarnym polu, a pionek E4 na białym polu i to już się fajnie komponuje. Tak, już troszeczkę można sobie to zauważyć, że goniec F8 może być nieco przyblokowany przez swoje pionki ustawione na czarnych polach. Głównie mi chodzi o pionkę E5, f 6 aczkolwiek nie jest to do końca tak, nie jest to taka twarda reguła, że ten, te pionki blokują gońca. Chodzi mi tutaj o strategiczny aspekt. No, w każdym razie, swobodniej gra się tym gońcem niż tym, mówiąc to ogólnie. Teraz skoczek zagrywa na D7, ale uwaga, niech nas to nie zmyli. Tutaj czarne nie są absolutnie gorsze w tej sytuacji. Dalej, pozycja jest względnie równa. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek D7 planowane jest zagranie gońcem na C5. Jeżeli to się czarnym uda i wymienią się te gońce, jeżeli teraz te gońce się wymienią, no to pozycja jest naprawdę totalnie równa i. Ciężko będzie ugryźć tutaj e, przeciwnika. E, teraz bardzo ważny ruch B4. Ograniczamy przede wszystkim e, figury przeciwnika jak tylko można. C5 jest bronione i gra gitara. Otóż e, teraz skoczek zagrał na B6 i bardzo fajny ruch skoczek A5. Zwykle skoczki na bandzie stoją źle, ale nie w tym wypadku. Ten skoczek bardzo mocno atakuje punkt B7, trzeba coś z tym zrobić. Dlatego czarne postanowiły zrobić roszadę. Jest szach. Jak się zachować królem? Czy król idzie w prawo, czy w lewo? Co jest lepsze? Z reguły w takich sytuacjach, jeżeli tutaj jest wolna linia, jest taka struktura trzy pionki na trzy pionki i nie ma hetmanów, to król lepiej się czuje jednak po lewej stronie, wspierając swoje pionki w tym wypadku. No i w tej sytuacji tutaj goniec zagrywa na e7, no bo coś figurami grać trzeba. Taki ruch nieco wyczekujący, posunięcie a3, posunięcie f5. I widzimy, że czarne tutaj próbują gryźć przeciwnika po drugiej stronie. Pierwsza reakcja, założę się, że pierwsza wasza reakcja byłoby zagraniem pionkiem F3. Przypuszczam, że nie jest to zły ruch, a nawet bardzo dobry, jak najbardziej, ale Anderson tutaj popisuje się swoim fantastycznym zrozumieniem szachów. Co ciekawe, silniki nie biorą tego pod uwagę, tego posunięcia na takiej głębokości, na, na pierwszych liniach. I to jest ruch, który no, mi się bardzo podoba i fajne jest zrozumienie tego posunięcia. Moi drodzy, jaki to ruch? Zatrzymujemy materiał, szukamy odpowiedzi. Otóż, kto znalazł, gratuluję. Goniec bije skoczka. Kto by powiedział, że taki silny goniec teraz ma zbić skoczka? O co tu chodzi? Jasne, z reguły takie bicie nie jest dobre, ale w tym wypadku jest. Dlaczego? Po wybiciu skoczek zagrywa na C4. I teraz jest walka skoczka z gońcem. W tym wypadku skoczek na C4 jest zdecydowanie lepszy. W ogóle skoczek w tej sytuacji jest lepszy niż goniec. Goniec byłby, czułby się lepiej, na pewno, jakby ten pionek był nieco przesunięty na E6. Bo on by po prostu tutaj lawirował pomiędzy swoimi pionkami. Wprawdzie pozycja nie jest totalnie zamknięta Ale skoczek jednak ma fajne punkty tutaj do ataku Goniec zagrywa na F6 Ktoś by powiedział, no dobra, ale ja biję na E4 sprowadzam zaraz wieżę, atakuję tutaj I rozwalam system Zobaczymy czy to się uda Otóż po takim wybiciu my się w ogóle białymi nie musimy śpieszyć Możemy sobie za, nawet zagrać A4 To jest bardzo ważny ruch Żeby nie było zagrania B5 Żeby nie pozwolić temu skoczkowi stąd uciekać Znaczy skoczek, dobrze żeby ten skoczek Po prostu tutaj stał I kontrolował sytuację w centrum no i w tej sytuacji na przykład wieża H na F8, wieża H na F1, bronimy pionka, tak pasywnie, ale to jest tylko chwilowy y, obrazek. Na przykład wieża F5 z obroną i tutaj przede wszystkim, żeby atakować. To bardzo ładny ruch skoczek D2 i zwróćmy uwagę, że jak tutaj wieża by się zdwoiła, no to skoczek bije na e4, no i na przykład wieża f4 to się narzuca, e3 się narzuca, g5 się narzuca, żeby rozbić tutaj pionki, to gramy sobie h3, jak h5 to nawet skoczek na g3 fajnie działa, bo od razu atakuje pionka i przypuszczam, jak ktoś z rozpędu tego pionka będzie chciał atakować, a takie rzeczy widziałem na poziomie właśnie takim troszkę niższym, nie wiem na jakim rankingu, różne rzeczy się dzieją podobne, to skoczek wraca po prostu i zobaczcie, jak to dobrze wszystko wygląda, ciężko tutaj przeciwnika rozbić w taki sposób dosyć prosty. No, to jest tylko przykład, jak mogło to się mniej więcej by potoczyć, ale w partii koniec zagrał na e 6 W tej sytuacji właśnie bardzo pożądany ruch A4, aby ten pionek nie mógł tego skoczka przegonić. Goniec G7 wieża H na E1, czyli wzmocnienie tutaj pionka, wzmocnienie w ogóle tej linii i wszystko tutaj fajnie działa. Wieża H na E8. Od razu jeszcze tylko powiem, że tego pionka na e5 nie opłacało się wcześniej zbijać, ale to już do tego nie wracam, bo tutaj skoczek lepiej jednak się zachowuje. Tu nie chodzi o zdobycze pionkowe, tylko przygotowanie swojej tutaj szachowej armii do ataku. I teraz następuje bardzo ciekawy ruch, bardzo strategiczny, fajny, mi się to szalenie podoba. No bo jak dalej progresować? Otóż b5. Bardzo ładne posunięcie. Plan jest prosty. b5 pomaga w zagraniu posunięcia a5 aby progresować na linii właśnie, na, na skrzydle hetmańskim. To jest bardzo ważny ruch, no bo jeżeli byśmy sobie tam zagrali teraz A5, no to ruch B5 nam odstrasza skoczka. Cały czas pilnujemy tego skoczka. B5 nastąpiło. F4 z e, niezrozumiałych nie mi powodów jest to słaby ruch czarnych, bo zamyka linię, nie daje żadnej kontry. No ale tak zostało zegrane w partii, więc trzeba próbować to wykorzystać. Otóż A5 e, po stronie białych, bicie na A5, wieża bije na A5, B6. Zobaczcie, wszystkie pionki e, ustawiają się na czarnych polach, nie jest to dobry obrazek dla czarnych. W tym momencie wieża A7. Wieża wchodzi do obozu przeciwnika. Nie widać jakichś konkretnych, oczywiście, od razu działań, ale już jakaś taktyka pod tytułem skoczek B6 istnieje i trzeba czarnymi uważać. Na końcu zbijamy oczywiście gońca. W tej sytuacji właśnie goniec zagrywa na F6. Wieża z E na A1. Tam matów, oczywiście, nie ma, ale. Przeciwnika tutaj trzeba męczyć. Zwróćmy uwagę, że czarne nie mają żadnej kontry. Nie jesteśmy w stanie czarnymi skontrować w ogóle białego króla. Nawet jak nawet zdwoimy wieżę, powiedzmy, co się nie uda, bo tutaj wieże są szybsze, no to wieża nawet dane dwa nie może ruszyć. Więc tu się wszystko trzyma. Wieża zagrywa na E6. Wieża z jedynki na szóstkę. Takie trochę tutaj, no nie mówię, że bicie grozi na B6, ale to jest taki nacisk, to jest ważne, żeby ten balonik dmuchać, dmuchać, dmuchać i on w końcu u przeciwnika powinien, Pęknąć i tutaj wieża z D na E8. Bardzo ważny ruch teraz, bardzo ważna nauka. Otóż jak mamy maksymalnie ustawione dobrze figury, to są częste takie pytania. No pytacie mnie na przykład jak grać w szachy w grze środkowej. Okej, okay, gra środkowa swoją drogą. Tu mamy końcówkę. Ulf Andersson w ogóle też jest świetnym specjalistą w grze końcowej, w wieżówkach i w wykorzystywaniu minimalnych przewag. I teraz pytanie jest takie: jak dalej wykorzystywać te swoje, swój potencjał w tej sytuacji? Jak progresować? No mówiąc prosto, progresować, jak to zrobić? Otóż gdy widzimy, że wszystkie figury nasze stoją optymalnie i tak zakładamy, że stoją optymalnie, to staramy się szukać takiej figury, która jeszcze nie stoi dobrze. No i w tym wypadku król mógłby trochę się tutaj podciągnąć i gra na B3. Ten król się przyda, bo zauważcie, jakbyśmy na przykład teraz zdjęli ciężkie figury, czyli wieże. No to król miałby zaraz tutaj progres na pole D5. Jakby stanął bardzo blisko centrum, to partia by się wygrała praktycznie sama. Goniec zagrywa na D8. Wieża dała szacha, król D7. Wieża wróciła na a2, bardzo ładny ruch, nie dość, że piątki broni, ale to już taki mały szczegół, tutaj jeszcze przede wszystkim wieżą chcemy zagrać na d2. Goniec zagrywa na f 6 wieża daje szacha, w ogóle ciężko mi też powiedzieć, co grać czarnymi, bo to jest stanie w miejscu tylko i wyłącznie. Król zagrywa na e7 i wieża a7, bardzo ładny ruch, nie wymieniamy, gdy naciskamy na przeciwnika, to zwykle nie wymieniamy, znowu grozi bicie na c7. Trzeba na to uważać, wieża zagrywa na c8 w tym wypadku I wieża d5 z kolejnym naciskiem w centrum Naciskamy oczywiście na pionka e5 o, Ten pionek jest rzecz jasna broniony, ale to jest nacisk To jest takie też psychologiczne, fajne granie przeciwko swojemu oponentowi Król zagrywa na e8, posunięcie h3 Zauważmy, no śmieję się trochę, ale posunięcie h3 może jest zbędne Ale to jest wyczekujący ruch, sprawdzający co czarne chcą grać dalej? król zagrywa na 7. Widzimy w kółko sobie tutaj czarne chcą tym królem latać. No więc białe teraz przechodzą do e, konkretów. Skoczek B2. Król zagrywa na e8 i skoczek d3. Skoczek e, tutaj zajął jeszcze lepszą placówkę, dlatego że cały czas uderza i progres będzie z innej strony. Otóż e, goniec g7, znaczy z innej strony. Po prostu pionek c4 zdecydowanie, goniec e 6 No c5, trzeba w końcu grać tym pionkiem. Bicie na c5, piękna pozycja. Skoczek zbije na c5. No i widzimy... E, Przesuwamy się tutaj figurami do przodu, jest coraz ciężej. Wieża E7, wieża A6 z atakiem, prostym atakiem, goniec H8. No i król C4. Zobaczcie, wszystkie figury ze sobą współpracują. A jak współpracują, no to sukces jest gwarantowany. Goniec zagrywa na G7. I teraz taki ruch dobijający. Wiem, że może niektórzy powiedzą: A po co to grać. Ale ruch F3 dobija przeciwnika kompletnie. Mnie kiedyś tak uczono, że, że właśnie takie ruchy to są. Jak już możemy sobie pozwolić na taki ruch wyczekujący, to znaczy że pozycja jest genialna, a przy okazji wszystkie pionki stoją na białych polach. Pokazuje to totalną dominację białych. Wieża zagrywa na B8, skoczek na E6, no już tutaj prosto chcemy atakować. Goniec zagrywa na F6 w tej sytuacji. Wieża C6, moi drodzy. Czarne się poddały. Zauważmy, że jest y, równo w materiale, ale nie ma kompletnie co grać. Żadnej kontry nie daliśmy czarnym w tej partii. Znaczy, Ulf Anderson nie dał. No i e, tutaj zbijamy po prostu pionka na C7. Jeżeli wieża C8, to B6 i koniec partii się robi. Wybijamy tutaj. Gramy wieżą na D8. I tyle w temacie. Na przykład e, uważam, że piękna partia. Przypominam o e, składce e, na pomoc humanitarną Ukrainie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się, cześć.